Dzień dobry. Witaj w środę 8 czerwca 2022 roku. I chcę Cię dzisiaj przywitać Bożym Słowem, a to przeznaczone na ten dzień wyjęte jest z pierwszej księgi Samuela, z rozdziału 2, gdzie w 7 wierszu czytamy słowa modlitwy: Pan czyni biednym i bogatym, poniża i wywyższa. A w liście Jakuba w rozdziale 2 czytamy: Bracia moi, nie kierujcie się pozorami zewnętrznymi, wierząc w naszego Pana chwały, Jezusa Chrystusa. Teksty, które jakby od razu nasuwają nam na myśl relacje pomiędzy ludźmi. Powiedzielibyśmy relacje społeczne, wskazują na bogactwo, ubóstwo. W innych tłumaczeniach fragment Jakuba pokazuje i mówi nam właśnie na to, żeby nie czynić różnicy między osobami. Gdybyśmy czytali tę księgę dalej, to mamy tam opowiedzianą historię, w której do kościoła, do zboru przychodzi dwoje ludzi, bogaty i biedny. I teraz jak kościół zareaguje na tych ludzi? Można by się skoncentrować na tym, żeby mówić o sprawiedliwości albo niesprawiedliwości społecznej. Można by się skoncentrować o tym, żeby pokazywać na to, że jako Kościół powinniśmy z tą niesprawiedliwością walczyć. Tylko myślę, że nie to jest istotą tego tekstu i nie to jest istotą tego fragmentu. Po to ubogich zawsze mieć będziecie, tak samo jak bogatych. Bo taki już jest świat, w którym żyjemy. Jednym powodzi się lepiej, drugim gorzej. Jedni mają zmysł do tego, żeby dobrze się ustawić, także w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, inni niekoniecznie. To, co według mnie odkrywa przed nami dzisiaj Boże Słowo, to to, że są to rzeczy zewnętrzne. Rzeczy, które owszem istnieją, tak samo jak to, że jedni są wyżsi, drudzy niżsi. Jedni mają włosy czarne, drudzy jasne, a jeszcze inni włosy mieli. Nie kierujcie się pozorami zewnętrznymi. Nasza sytuacja społeczna, to co możemy pozytywnego wnieść w naszych relacjach, jest czymś zewnętrznym, co kiedyś przemija, co nie trwa na stałe. Bo tym, który jest Panem chwały na wieki, na zawsze, to ten, któremu wierzymy, Jezus Chrystus. To ten, o którym mówiła w modlitwie prorokini Anna, matka Samuela, wielkiego Bożego męża, jakbyśmy mogli powtórzyć za tekstami biblijnymi, to Bóg jest w stanie sprawić i dać jednym bogactwo, drugim ubóstwo. Bóg jest w stanie poniżyć i wywyższyć. I chciałbym Ci dzisiaj życzyć, żebyś patrząc, spotykając się z ludźmi, umiał popatrzeć na nich oczami Chrystusa, który dał za nich swoje życie, który poświęcił się dla nich, bo wtedy dużo łatwiej te zewnętrzne rzeczy, które są i których nikt nie kwestionuje, zostawić z boku. Dobrego dnia. Niech dobry Bóg Cię błogosławi.